co grzeją, to im ciepło. Tak, a reszcie już tak ciepło nie jest. Ale słuchajcie, już podobne, ile 6 poniedziałków, tak? Czy ktoś policzył te poniedziałki do tych wakacji ostatnio, więc bliżej nam niż dalej. I dzisiaj słuchajcie, webinar specjalny, ponieważ jest z nami długo, długo niewidziana tutaj w tych stronach Monika Piechowicz-Kruk, czyli dyrektor, słuchajcie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doskonalenia, ale dla nauczycieli. Tak, dla nauczycieli, bo ja tak już właśnie chciałem powiedzieć, że ODN nauczycielski, słuchajcie, która notabene nie tylko dyrektorem jest, bo tak naprawdę to jest praktyk, trener, no dzisiaj nawet mówiła, że już wyższego szczebla, akredytowany tak naprawdę, słuchajcie, tutor, i długo, długo moglibyśmy o Monice mówić, ponieważ jej wiedza jest rozległa. Ja zawsze jak Monikę słucham, to tak trochę jakbym jakiegoś dobrego audiobooka słuchał, bo ona ma bardzo interesujące i ciekawie zawsze mówi. I słuchajcie, jesteśmy tutaj z Moniką dzisiaj dlatego, że zarówno na ClickMeetingu, jak i na Facebooku, bo tutaj już rozpoczęliśmy nadawanie, żeby zapowiedzieć coś, co szykujemy dla Was z Moniką na jesień. Mianowicie, moi drodzy, edukacja medialna, czyli temat, który no niby gdzieś tam się pojawia. Ktoś mówi, o jest, tak słyszałem kiedyś o edukacji medialnej, ale to tak troszeczkę jest, że niby wiemy, a nie do końca chyba sobie zdajemy sprawę, co z tą edukacją, co się kryje za tą edukacją medialną i z czym to się je. A ponieważ minister obiecuje nam, że będziemy mieli więcej czasu na zajęcia pozaformalne, tudzież właśnie wprowadzenie chociażby tak ważnej edukacji medialnej, to tak byśmy bardzo chcieli Wam z Moniką ten temat już od października przybliżyć. A dzisiaj Monika troszeczkę opowie o tej edukacji medialnej, czyli właśnie co to jest i tak dalej. Więc jeżeli macie gdzieś znajomego pod ręką, to też zaproście go, niech dołączy do nas, czy na Facebooku, czy na ClickMeetingu i sobie posłucha. Ja z mojej strony dodam tylko, że będzie nagranie, które będzie dostępne na YouTubie, na kanale Mentor Systemy Audiowizualne, a pod koniec webinaru zarówno na Facebooku Mentora, jak i tutaj na ClickMeetingu, to dla tych, które się pofatygowały i są z nami w pokoju, będzie link do certyfikatu. I jakby wstępem zapowiedzi ode mnie tyle, bo ja wiem, że lepiej się słucha Moniki tak naprawdę niż mnie, więc przestaję gadać, zostawiam Was w rękach fachowców. Sebastrze, bardzo Ci dziękuję. Muszę od razu podkreślić, że jak ostatnio sobie zajrzałam do webinaria z mentorem, to ostatni był maj 2021 i to, co wtedy wchodziło na tapetę i jakby też w tym samym nasze życie, na tapetę tak zwanego naszego tutaj ClickMeetingu, na ściankę można powiedzieć, to była edukacja włączająca. A dzisiaj mamy taką jakby podróż dalej, o krok dalej, czyli szukamy, już nie pytamy, co to jest edukacja włączająca, bo wtedy takie było nasze zadania, czy moje zadanie, do którego się zobowiązałam, że tak ładnie Sylwestrowi poopowiadam, skoro tak lubi. Natomiast dzisiaj mamy inne pytanie. Edukacja włączająca już jest, my jesteśmy w niej, jesteśmy zaangażowani i to po prostu przyszło, jest ci, którzy się, i mam nadzieję, że jest nas wielu, w całej Polsce szkoli z edukacji włączającej, nie szkoli dlatego, że trzeba się czegoś nowego strasznie nauczyć, trzeba zacząć inaczej tylko myśleć, postrzegać tą edukację włączającą, czyli tak naprawdę edukacja, która jest wśród nas, ale do której jesteśmy jako organizatorzy, nauczyciele, pedagodzy, specjaliści zobligowani do tego, że musimy ją w sposób adekwatny do przewidzianych założeń edukacji włączającej rozumieć i tym samym współdziałać, działać, robić swoją dobrą robotę, krótko mówiąc. Natomiast ponieważ tak się złożyło, że również ośrodek Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu stał się jednym z wielu liderów w nowym projekcie dotyczącym edukacji na odległość, to zrodziła się następująca taka sytuacja, która no, każe zadawać pytania. No, my jesteśmy wśród tych, którzy pytają i szukają rozwiązań. Czyli czym jest tak naprawdę edukacja medialna? Bo w ramach tego grantu stworzyliśmy Akademię Dydaktyki Edukacji Medialnej i tak sobie pomyślałam, że kiedyś dawno, bardzo dawno temu, nie będę się chwalić jak dalece to było, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza kończyłam w
na Wydziale Edukacji Medialnej swoją pedagogikę specjalną, która, zobaczcie, jak to się zakluczyło. Dla mnie to jest taki ewidentny znak, że jakieś koło już po prostu przetoczyło się. Minęło dużo lat, gdzieś na dziesiątki licząc, i ja znowu jestem w punkcie, gdzie łączę pedagogikę specjalną z edukacją medialną. Tylko troszeczkę inaczej o tym możemy mówić, inaczej o tym możemy myśleć, i też mamy o czym innym, nad czym się zastanowić. Coś innego mamy w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. I trochę taki cel był naszej umówionej tutaj, naszego spotkania, że Sylwestrem ja omówię edukację medialną, która ma sprzyjać nauczaniu w środowisku zróżnicowanym. A środowisko zróżnicowane, z jednej strony to żadna eureka, ponieważ zawsze każda klasa jest środowiskiem zróżnicowanym. Niemniej jednak, podkreślając to, że w placówkach ogólnodostępnych to środowisko zróżnicowało się jeszcze o to, co wniosła nam w między tak zwanym czasie edukacja włączająca, czyli stworzyło się środowisko, gdzie poszerzyło się spektrum różnorodności. I tutaj będziemy mieli na myśli, i to za chwilę sobie troszeczkę jakby przybliżymy, czyli może już kliknę faktycznie następny slajd, bo zadałam sobie takie dwa pytania, jakby wyznaczyłam dwa obszary, w których chciałabym, żebyśmy się wszyscy trochę poruszali. Jako że wiecie, to już nie możemy ciągle mówić, definiować, nie możemy ciągle mówić o tym, że coś będzie, że coś nastąpi, że coś się od nas oczekuje, to się dzieje. Czyli co się dzieje? Dzieje się to, że wyzwaniem niejednorodnym i niejednym, tylko wielokrotnie powtarzającym się, corocznie być może nowym, albo co klasa nowym, albo co uczeń, który przychodzi do naszego środowiska w szkole masowej, przedszkolu masowym, ogólnodostępnym, wnosi coś, nad czym trzeba się pochylić. I tak jest, ja tego też na co dzień doświadczam, też jestem pedagogiem specjalnym i ciągle nie mogę z tego wyskoczyć, chociaż no, z drugiej strony jest to po prostu dla mnie źródło wszelkiej wiedzy, tak naprawdę, takiej praktycznej. To dlatego się zastanawiam, dlatego próbuję coś sobie na coś, jakieś pytania odpowiedzieć. Z drugiej strony, będąc zarówno ekspertem, jak i trenerem edukacji włączającej, tym razem zostałam nawet liderem i trenerem edukacji na odległość, zadałam sobie takie pytanie, to w czym ta edukacja medialna, czym ona jest, jakie ma zasoby, bo będziemy cały czas balansować, jakie są potrzeby, i to są potrzeby w środowisku zróżnicowanym, a z drugiej strony jakie mamy zasoby, czyli tak zwane dźwignie w edukacji medialnej, która też nie jest nam obca. Dlatego tutaj na ekranie widzimy, że never stop learning, po prostu uczymy się non stop, ale też chciałam podkreślić, to jest coś, co jest domeną współczesności. To zawsze tak było, natomiast zmieniła się dostępność. I to jest znowu hasło, które ta dostępność jest jednym z wyznaczników, a nawet bym powiedziała pewnych obowiązków, które są związane z edukacją włączającą, tak? Czyli udostępniamy, idziemy dalej w tej dostępności dla tych, dla których pewne obszary były życia społecznego i komunikacji niedostępne. I znowu, to jaką rolę tu odegra edukacja medialna? I tutaj mamy szereg wyzwań, szereg możliwości, tylko musimy sobie to uzmysłowić. Tak, w międzyczasie przejdę dalej, bo tych slajdów trochę dużo mi wyszło, wiecie, i to jest tak, że nie wystraszcie się przypadkiem, ale one są głównie po to, żeby kto ma dostęp do możliwości przeczytania, to proszę sobie przeczytajcie. Natomiast generalnie te słowa to są odpowiedzi, które, zobaczcie, bardziej się przyjrzyjcie, co wy już wiecie. Czyli i co my wszyscy może razem wiemy. Wiemy na pewno to, że żeby z czegoś korzystać, potrzebujemy wiedzy. Tutaj to koło, czym są kompetencje medialne, bo do tego się sprowadza właściwie edukacja medialna. Edukacja medialna, można by powiedzieć, równa się kompetencje medialne, a kompetencje różnią się tym od wielu innych jakby naszych zasobów, nad którymi możemy siedzieć, ćwiczyć, nie wiem, rozmawiać, dręczyć się, czytać, nie wiem, oglądać filmiki na YouTubie instruktażowe. To kompetencje są tym czymś, co mamy w sposób uświadomiony w sobie, czyli w swoich rękach, w swoich myślach, w swoich postawach,
i jakby wykorzystujemy je adekwatnie do uświadomionej sytuacji potrzeby. To jest moja definicja, tak w skrócie po przeczytaniu tych wszystkich slajdów. Natomiast tak w sumie to trochę eksperymentalnie wzięłam takie proste definicje. Pierwsza z nich dotycząca edukacji medialnej to była Wikipedia. I Wikipedia powiedziała nam tak: edukacja medialna to kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, ale również tworzenia i nadawania przekazów medialnych. Gdyby tak temu się przyjrzeć, to my to wszystko robimy na co dzień, codziennie. Mamy telefony, mamy smartfony, mamy iPady, mamy laptopy, mamy internet, mamy konta internetowe, mamy dostęp do telewizji, mamy do kanałów nietelewizyjnych i innych takich pośrednich. Czyli mnóstwo jest rzeczy, które obsługujemy. I jakby to, że je obsługujemy, to jest dla nas ludzi dorosłych, gdy wybieramy to w sposób taki, bym powiedziała, celowy, bo nie wiem, jest fajny film na temat tego, co mnie najbardziej interesuje, to w sposób świadomy dobieram sobie źródło i temat i pozyskuję jakąś wiedzę. Świadomie włączam coś, co mam i korzystam z tego. To jest moja świadoma kompetencja. Czy mamy krytyczne? Tak, jeżeli będziemy sobie nawet po dzisiejszym webinarze, bo ci tak Sylwestrem siedzimy, tak wiecie, na początku dwie osoby tutaj siedzą z nami i ja mówimy, no to fajnie, dobrze, że się nagra, to chociaż YouTube to częściej pokażę, ale z drugiej strony, nawet jakby YouTube by miał to oglądać częściej niż dzisiejsze nagranie tutaj tak trochę bardziej na żywo powiedzmy, to i tak każdy z nas się do tego w jakiś sposób odniesie. Czyli będzie w krytyczny sposób mógł się nad tym zastanowić, do tego odnieść, coś poszerzyć o swoją wiedzę i swoje doświadczenie i na tym to w zasadzie polega. Ale również odpowiedzialny. Czym to jest? W zasadzie jak ktoś jest w roli, nie wiem, nie tylko pedagoga i nauczyciela, ale rodzica, starszego brata, starszej siostry, kogoś, kto z definicji opiekuje się i odpowiada za kogoś innego, to już wiemy, że to jest jakaś odpowiedzialność, ale również odpowiadamy za siebie. Czyli to, z jakiego źródła będziemy korzystać, to w jaki sposób będziemy to udostępniać, na co będziemy się powoływać, co będzie kształtowało nasz światopogląd, to jest również coś, co na co dzień używamy. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj dla nas jesteśmy takim społeczeństwem, grupą nie tylko zawodową, bo edukacja medialna czy w ogóle kompetencje medialne nie są typowe dla szkoły zarezerwowane. To są kompetencje, które posiadają wszystkie chyba już w tej chwili grupy społeczne, które można by było tutaj wyliczać. Natomiast ciut mniejsza grupa odbiorców tych wszystkich informacji w ramach edukacji medialnej będzie tworzyła bądź też nadawała. I tutaj jest trochę taki obszar, gdzie nauczyciel częściej ma okazję ze względu na to, że naucza, dlatego że się dzieli różną wiedzą, dlatego że dywaguje, że też się krytycznie odnosi, dlatego że nie wiem, zastanawia się nad różnymi sprawami, to tworzy też coś swojego, przetwarza, krótko mówiąc. I w tym momencie stajemy się również świadomymi użytkownikami tego zakresu obszaru edukacji medialnej, jak tworzenie, nadawanie przekazów medialnych. Każdy nasz post, każde nasze nagranie, każdy nasz nawet komentarz na Facebooku czy innych środkach przekazu, znaczy komunikacji międzyludzkiej, który nas w jakiś sposób zbliża, ujednolica. Zauważyliście, ile razy jesteśmy z jakiejś grupie, gdzie wszyscy podobnie myślimy albo właśnie inaczej myślimy. To jest właśnie nic innego jak nasza edukacja medialna. Kompetencja medialna wzięła się z języka angielskiego, z tłumaczenia wprost, który w taki sposób to zostało nazwane, natomiast to jest już tylko jakby taka dodatkowa rzecz. Zajrzałam z kolei na drugą stronę i z tej drugiej strony mamy po pierwsze taki piękny obrazek tutaj, mam nadzieję, że dla Was jest tak samo czytelny albo możecie się do niego kiedyś odnieść, ponieważ podaję tutaj źródła, weszłam na stronę krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czym jest edukacja medialna.
No i tutaj trochę innymi słowami, bo Wikipedia, no umówmy się, że nie jest jakąś literaturą stricte może naukową, jest taką, którą trzeba jeszcze później zweryfikować w innych źródłach, no więc niniejszym świadomie dobrałam tutaj jakieś jeszcze inne konfrontacje na ten temat. Jest to umiejętność korzystania z mediów, oznacza umiejętności, wiedzę i rozumienie. Czyli wiem, co klikam, wiem, czym ryzykuję, wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność za słowo zapisane, powiedziane, nagrane i każde jedno. Tu mowa jest o obywatelach, jako że to jest strona gov.pl, ale też bezpiecznie i skutecznie używam tych mediów, czyli jakby osiągam swoje cele za pomocą tych wszystkich mediów społecznościowych. Ale mamy tutaj kolejną rzecz, która jest tutaj dla nas bardzo ważna i za chwilę powiem, dlaczego najpierw o tej medialnej mówię, a potem dopiero kontekst edukacji włączającej i tego środowiska zróżnicowanego. Ci obywatele tutaj też są ważni, dlatego że obywatelami są nauczyciele, pedagodzy, owszem, ale obywatelami są również rodzice, obywatelami są również uczniowie, są to również osoby o różnych dysfunkcjach, z ograniczoną dostępnością czasami do pewnych informacji, które dla nas, że tak powiem, przeciętnie dobrze funkcjonujących ludzi jest to dla nas bez ograniczeń dostępne. Tak? Na przykład możemy mówić o tym, że możemy przeczytać, możemy usłyszeć, możemy obejrzeć, możemy zrozumieć to, co jest też napisane. To jest też nasza dostępność. Natomiast są osoby, które za chwilę w naszym środowisku i one zawsze były, są i o nie teraz będzie chodziło, mają pewne ograniczenia w tym dostępie. I teraz przeczytajmy sobie dalszą wersję, która ma nam odpowiedzieć to, jaka będzie wtedy w takim razie nasza rola, albo też rola edukacji medialnej, gdzie tu jest ta dźwignia tak zwana, której szukamy w edukacji. Aby obywatele mieli możliwość dotarcia do informacji oraz odpowiedzialni, bezpiecznie wykorzystywali, krytycznie oceniali, tworzyli treści medialne, muszą posiąść zaawansowane umiejętności korzystania z mediów. No i teraz tu jest pewna rzecz, która się wiąże z dostępnością, a dostępność to jest hasło edukacji włączającej, która mówi nam, że w środowisku zróżnicowanym ta dostępność musimy zadbać. My jako ci, którzy odpowiadają za proces edukacji. Ponieważ umiejętność korzystania z mediów nie powinna być ograniczona do zdobywania wiedzy o narzędziach, technologiach, nie powinna mieć na celu tylko wyposażenia obywateli w umiejętności krytycznego myślenia, niezbędną do dokonania ocen, czyli jak napisać innymi słowy tekst, którego da się zrozumieć osobom z pewną ograniczoną możliwością, na przykład, nie wiem, globalnym opóźnieniem rozwoju umysłowego, czyli troszeczkę inaczej funkcjonującego na poziomie rozumienia pewnych abstrakcji, tych samych treści, które też są dla nich. I tutaj też będzie rola edukacji medialnej, która ma służyć właśnie edukacji włączającej. Dalej powinniśmy również tworzyć, analizować nasze realia, odróżniać opinie od faktów. Na co dzień bywa to trudne, prawda? Natomiast, przepraszam, tym bardziej będzie to trudne dla tych, dla których dostępność z różnych powodów pewnych ograniczeń funkcjonowania z definicji, ojej, jest jakby wpisana w ten sposób funkcjonowania. Oj. No to słuchajcie, żeby tak trochę przełamać to, co teraz powiedziałam, odczytałam trochę w definicjach, trochę zajrzeliśmy do literatury, trochę na ten temat wszyscy wiemy. To chciałabym was zapytać, jeżeli jest możliwość tutaj czatu, ja zakładam, że zawsze była, więc chyba dzisiaj też jest. Spróbujmy może, 2 minuty sobie dajmy na to, wpisać to, jakie widzicie, dostrzegacie fakty, a jakie są mity na temat edukacji medialnej w naszym codziennej tutaj społeczności, czy to lokalnej, czy w ogóle takiej ogólnopolskiej, czy światowej. Jak postrzegacie to? Jakie są dzisiejsze fakty na temat edukacji medialnej? Bądź też mity, tylko zaznaczmy wtedy mity.
Czy faktem jest, że edukacja medialna jest dla nas, nie wiem, niedostępna? Czy faktem jest, że nie umiemy z czegoś korzystać? Czy faktem jest, że nie wiemy, że w ogóle są jakieś technologie, z których można korzystać i nie wiemy, jak korzystać z tego, co posiadamy wokół? Czy prawdą jest, że technologia jest tak samo dla wszystkich dostępna? Czy prawdą jest, że technologia, która ma służyć informacji powszechnej, powiedzmy, jest dostępna dla wszystkich tak samo? I takie tutaj, i takie tam. Słuchajcie, edukacja, o Piotr pisze, bardzo dziękuję, edukacja medialna powinna być przedmiotem szkolnym, wspaniałe. A wiecie, że do 1994 roku była taka ścieżka w naszej edukacji polskiej, w systemowej, było coś takiego jak korelacje międzyprzedmiotowe. I jedna ze ścieżek, która była wyznaczona, korelowała jakby tam przedmioty, to właśnie była edukacja medialna. Także to zostało gdzieś tam w międzyczasie zniesione, trochę poszliśmy w inny nurt edukacji i nauczania, natomiast już to u nas już było. Macie jeszcze jakieś pomysły? Okej, to słuchajcie, to w takim razie, jeżeli umówmy się w ten sposób, jeżeli u Was pojawi się coś, to wpisujcie po prostu, to jest zawsze ci, którzy szkolą, ci, którzy wiedzą, ci, którzy biorą udział w szkoleniach, każda Wasza aktywność jest tutaj dla Was w zasadzie najcenniejszą sprawą. Dla mnie zaspokaja moją ciekawość. Natomiast fajnie byłoby tutaj sobie tylko chwilę dopowiedzieć, ponieważ jakkolwiek edukacja włączająca nie wybrzmiała w tej zróżnicowanym środowisku, nie dla każdego mogło być to czytelne, w szkole ogólnodostępnej, edukacja medialna, istota, wartość, wspaniale. To słuchajcie, to generalnie chciałabym o tyle sobie pewne rzeczy tutaj wyciągnąć z tej edukacji włączającej, ponieważ tak naprawdę to jest edukacja, która jest naszą jakby globalną wizją edukacji, tak? Czyli jest to edukacja inkluzyjna, inkluzywna. Inkluzja w ogóle znaczy, że włączamy się wszyscy i mamy szanse takie same. To znaczy, że mamy do tego dostęp. No i teraz jakby trochę jest tak, mamy. Technologia na pewno nie jest dostępna dla wszystkich w różnym stopniu, ale z racji polityki oświatowej zadaniem szkoły placówek jest wyrównać. Dokładnie, czyli do tego zmierzam. To jak to zrobić, czyli z czego to wynika i dlaczego akurat ta medialna jest taka spójna z tą włączającą tak naprawdę? Albo gdzie tu szukać podstaw do tego zadowalającego wspomagania? Po pierwsze, musimy wyrównać szanse. Tutaj mamy jakąś definicję tak naprawdę, tak? Ale edukacja włączająca mówi się, że to jest edukacja dla wszystkich. Czyli to znaczy, że jeżeli jest wśród nas osoba, dla której powinniśmy zrobić dostosowanie, to w momencie, kiedy ona będzie miała to dostosowanie, to będzie bardziej zaangażowana w nasz wspólny proces. Jest to wartość dodana, jest to coś, o co nam chodzi, to znaczy, że będzie mogła aktywnie uczestniczyć, będzie mogła dołożyć swoją cegiełkę do naszego wspólnego działania, zadania. Czyli krótko mówiąc, ja szalenie tutaj lubię akurat taki cytat od Kasi Bieżanowskiej z TED-u Lubelskiego, która mówi, że gdyby włączniki dla osób siedzących na wózku były na innej wysokości, to oni by nie byli inni niż wszyscy pozostali. Czyli ta niepełnosprawność czasami postrzegana jako osoby siedzącej na wózku wynika z tego, że jest niedostosowane otoczenie. Gdyby były to inne wysokości, wszyscy mogliby tak samo włączać i by to nie było odczuwalne. I trochę o te włączniki, o tą wysokość włącznika światła, tutaj chodzi tu również w edukacji medialnej. No i co ona takiego w takim razie ma, że ona nam będzie sprzyjać? Ja tutaj celowo oswajam Was cały czas z tym takim obrazkiem, z takimi 6 punktami, które w pewnym momencie do nas przemówią trochę bardziej. Natomiast po drodze do realizacji tego włączania wszystkich osób do jednego procesu, co być może
jest wyzwaniem, bo na pewno jest wyzwaniem, bo są różne poziomy tego włączania i z powodu różnych jakby ograniczeń, potrzeb wynikają pewne nasze dyspozycje i predyspozycje albo niedyspozycje i to też jakby jest jakiś proces zmian. Natomiast na ratunek dla edukacji włączającej, czyli do pracy w środowisku zróżnicowanym, o szerokim spektrum potrzeb wszystkich uczniów, ale również tutaj byli ci obywatele też, czyli w naszym środowisku lokalnym, gdyby tak patrzeć na wszystkich, którzy są wysoko funkcjonujący, średnio funkcjonujący w jakimś tam zakresie i niżej, słabiej funkcjonujący, musimy znaleźć złoty środek, czyli dostępność dla wszystkich. Jednym z takich rozwiązań, o których się mówi wtedy w ogóle w edukacji, ale tak naprawdę słuchajcie, do edukacji wkraczają po wielu, wielu latach pewne idee i pewne założenia albo modele rozwiązań, które w ogóle nie wynikały z edukacji. Uniwersalne projektowanie, o którym tutaj jest mowa, to tak naprawdę to jest XX wiek, kiedy to w sztuce architektury zaczęło się patrzeć na tą dostępność, ponieważ dostępność jest prostsza, upraszcza nam życie, ułatwia nam życie, coś staje się bardziej przez to dostępne, jeżeli jest dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach, na przykład poruszania się, to tym samym jest dostępne również dla nas. Jeżeli coś jest szersze, to więcej osób z nas przejdzie. Jeżeli coś jest wyższe, no również więcej osób się tam powiedzmy zmieści. Jeżeli jest coś wygodne, to będzie równie wygodne dla nas wszystkich. Jakby architekci swego czasu amerykańscy oczywiście zaczęli tworzyć coś takiego, to się w końcu nazwało uniwersalnym projektowaniem, czyli uniwersum wkroczyło właściwie we wszystkie obszary życia. Zaczęto tak samo sztukę użytkową w ten sposób również projektować. Tak, także generalnie wszystko szło ku temu, żeby coś było bardziej dostępne, krótko mówiąc, i to jest nam dzisiaj potrzebne. I jak weszła edukacja, no to edukacja również ma być bardziej dostępna. No ale co się dzieje? Jak przyjeżdża dziecko na wózku inwalidzkim, osoba, która się trochę mniej precyzyjnie porusza, osoba, która nie widzi, żeby to zobrazować, przepraszam, że jakby posługuję się akurat takimi przykładami, ale trochę to nam bardziej uzmysłowi, naświetli jakby o co chodzi. Jeżeli jest osoba, która nie słyszy, to są to osoby, dla których coś się musi wydarzyć w tym dotychczasowym funkcjonalnie środowisku. No więc zaczynamy, nie wiem, dostrzegać, że ups, nie ma podjazdu. Zaczynam dostrzegać, no tak, drugie piętro nie jest dostępne, jak nie ma windy. Nie można, nie wiem, bezpiecznie się poruszać, jak nie ma odpowiednich oznaczeń kolorami, znakami przestrzeni wewnątrz, jeżeli jest osoba słabowidząca. Jeżeli jest osoba, która słabiej słyszy, również potrzebuje pewnych wyrazistych sygnałów, na które się systemowo umawiamy po to, żeby mogła się też bezpiecznie poruszać w tym samym środowisku, co my wszyscy. Ale nasza uważność jako środowiska służy nam wszystkim, bo im bardziej oni są bezpieczni i samodzielni, tym samym my jesteśmy bardziej dostosowani, ale też samodzielni, autonomiczni. I krótko mówiąc, trochę tutaj chciałabym jakby to uniwersalne projektowanie włączyć również, pokazać to jako z jednej strony oczekiwanie tego środowiska włączającego, tego inkluzyjnego, a z drugiej strony jest to coś, co jest trochę takim, przychodzi nam z rozwiązaniami, czyli jeżeli zaczniemy myśleć, to jak to zrobić, żeby coś było uniwersalnie, czyli dla większej grupy osób dostępne, to zaczyna być dostępne po prostu, tak? Zaczynamy innymi kategoriami oceniać sytuację i dostosowywać to, co, na czym nam zależy do zrealizowania. No i na to wszystko, już to jest ostatnia taka rzecz, którą myślę, że warto tutaj sobie powiedzieć, to kształcenie zróżnicowane. Gdyby chcieć to scharakteryzować jedną puentą, to czerpię z materiałów, które znam jako trener, ekspert, z materiałów źródłowych, szkoleniowych, edukacji włączającej jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i młodzieży,
których autorki znam osobiście i szanuję wielce za te wszystkie wypracowane, zebrane rzeczy, którymi się karmimy tutaj na co dzień, bo jesteśmy w tą edukację mocno zaangażowani. Natomiast słuchajcie, cytat. Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu się było wcześniej. Co nas zmienia? Co was zmienia? Jak zauważamy jakiś odcinek czasu, który przeszliśmy, minął już, w tym samym obszarze coś się zmieniło. Takim przykładem była pandemia, o której wszyscy już nie chcą mówić, ale była dobrym przykładem. Był czas, kiedy zauważyliśmy, czego nie potrafimy. Albo inaczej, co potrafiliśmy, ale w innych warunkach. Warunki stworzyły się takie, że zauważyliśmy, ops, nie ma podjazdu do tego, żeby użyć tego samego, co używałam wcześniej, zupełnie w innych jakby okolicznościach. Mówimy teraz o technologiach. Więc jakby zauważyliśmy nasze deficyty, nasze potrzeby osobiste, jednocześnie potrzeby tego, co trzeba było sobie dostarczyć po to, żeby dźwignąć w pewnym sensie no, całą tą oręż edukacji, tym razem zdalnej, czyli trochę na odległość jednak, tej medialnej na odległość, po to, żeby przeprowadzić, osiągać podobne cele edukacyjne. I wiemy wszyscy, że to nie było takie proste. Ale to było też trudne dla wszystkich innych obszarów naszych funkcjonowań, czyli zarówno w urzędach, w jakichś miejscach publicznych, gdzie coś było bardziej ograniczone, w ogóle niedostępne, zamknięte, trzeba było to jakoś inaczej sobie zamawiać. Wszyscy się musieliśmy przeorganizować. I w edukacji również to samo się zadziało. Tyle, że nasza odpowiedzialność, czyli tym samym świadomość konieczności realizacji pewnych celów, spowodowała, że musieliśmy troszeczkę pożonglować po pierwsze, zweryfikować, co wiem, co potrafię, co mam dostępne, jak mogę się z tym połączyć. I dobrze wiemy, co było już dla nas trudne. Gdyby to teraz wrócić do tego momentu, w którym jesteśmy i po prostu sobie odpowiadamy na pytanie, co ta edukacja medialna może nam dać, to zobaczcie, co już mamy. Mamy narzędzia, mamy internety, czyli internet, czyli łącza internetowe, mamy sprzęt, mamy umiejętności posługiwania się niejednym sprzętem, mamy możliwości również instalowania albo obsługi przynajmniej różnych programów, platform, aplikacji. Mamy do tego również świadomość, że możemy dobierać różnego rodzaju, nie wiem, metody, techniki pracy, osiągać różne cele, oddziaływać indywidualnie i grupowo na różne grupy. Zakładam, że tak mamy ogólnie rzecz biorąc. Więc zobaczcie, czym będzie w takim razie to wszystko, co mamy w zakresie naszych uświadomionych kompetencji edukacji, kompetencji medialnych. W zakresie tego, co jest oczekiwane w naszej codziennej jakby pracy w środowisku zróżnicowanym. Po pierwsze, jedna z potrzeb do zaspokojenia to jest dostosowanie nauczania i uczenia się do aktualnego poziomu rozwoju uczniów. Poszukajmy rozwiązań medialnych. Jak macie jakieś propozycje, proszę również zapisywać na czacie, są mile widziane. Edukacja medialna nie jest tą edukacją, którą nazywamy tylko na odległość. To nie jest tylko e-learning, to nie jest blended learning. To nie jest mieszany learning i każdy jeden inny, który sobie definiujemy wtedy, kiedy się bardziej w to zagłębiamy tak metodycznie. Natomiast edukacja medialna to jest wszystko to, co my po prostu potrzebuję, biorę i robię. Czyli świadomie korzystam z pewnego przywileju dzisiaj wiedzy i umiejętności po to, żeby dostosować do aktualnej potrzeby uczniów. I to się dzieje wtedy, kiedy, nie wiem, włączacie, ja nie wiem jak wy państwo, ale ja na pewno tak, dopuszczam użycie telefonu na lekcji w celach naukowych, w celach poszukiwań, a nawet w ramach kształtowania kompetencji medialnych, żeby wiedzieli, że w tym telefonie to nie tylko te gry i tylko jakieś tam media społecznościowe, tylko że one to również służy jako, nie wiem, encyklopedia na przykład, albo jako słownik. Więc tutaj to właściwie, wiecie, eureki nie odkrywam, zdaję sobie z tego sprawę. No i dalej,
również ma służyć czemu kształcenie zróżnicowane powinno realizować w zakresie pomagania w osiąganiu maksymalnego wzrostu, ale tego indywidualnego. Czyli nie wszyscy muszą tak samo, nie wszyscy muszą z jednego źródła, z tego samego sprzętu skorzystać w takim samym zakresie, tylko każdy może to zrobić na miarę swoich możliwości. Na razie zatrzymajmy się na tym, nie wnikam już, jak to przyrównać. Kształcenie zróżnicowane również w takim razie zakłada, że różnimy się między sobą na tej drodze, którą tutaj Dalai Lama wyznaczył, tak? Czyli wzrastamy, jesteśmy lepsi i na tej drodze medialnej na pewno wszyscy jesteśmy lepsi niż byliśmy te 2 lata temu. Zatem różnimy się od siebie rodzajami inteligencji. Bym powiedziała również różnymi, mamy bardziej dominujące, uświadomione kompetencje, czyli takie wynikające z takich uświadomionych albo często stosowanych, uaktywnionych aktywności, nie tylko zawodowych, ale tych pozazawodowych. Uczymy się, gdy rozumiemy informacje. I to jest coś, co tutaj również jest bardzo istotnym elementem mediów. Jeżeli puścimy dzieciom za trudny film, to co z tego, że go obejrzą? Jeżeli puścimy bajkę, która jest za długa i ostatecznie do tego wątku ostatecznego puenty dzieci nie dotrwają, bo są za małe, bo za długo, to również nie ma sensu tego puszczać. Czyli tu jest ta nasza świadomość używania pewnych mediów, które mają coś osiągnąć, tylko my musimy tak to zaaranżować, żeby rzeczywiście to miało sens i dawało takie możliwości. Dalej, uczymy się, to już przeczytałam, i angażujemy się w zadanie, gdy tylko nieznacznie przekracza ono nasze możliwości. I stąd jest ta nasza odpowiedzialność za świadomość tego, po pierwsze, co może być dla mnie trudne, tak? Bo w kwestii medialnej bym powiedziała tak, ja się dużo uczę od mojej 15-letniej córki. Myślę, że nawet nie jestem jakimś autorytetem w tej dziedzinie dla 15-letniej córki. No i to jest chyba jakaś domena dzisiejszej, teraźniejszości po prostu. Natomiast nie wiem, jak też się spotykamy, my musimy sobie w tej sytuacji domowej to sobie jakoś tam z tym możemy żyć. Natomiast wchodzimy również do 15-letnich uczniów wtedy, kiedy idziemy do szkoły. No i wtedy trochę musimy bardziej sobie uświadamiać pewne rzeczy, żeby móc odpowiedzialnie prowadzić proces grupowy, dydaktyczny i każdy jeden po to, żeby ta edukacja medialna była naszym sprzymierzeńcem, a nie katem. No, trochę mocnych słów używam, ale czasem tak jest. Podejrzewam, że nie jedna z nas, może nie wszyscy, ale zdarzało nam się, że Boże, nie wiedzieliśmy no teraz, jak to, co tu kliknąć, co to będzie, jak kliknę, wszyscy to zobaczą i w ogóle. I to jest coś takiego, co jakby przy każdym, nie wiem, po długim czasie uruchamianiu czegoś, co już poznaliśmy, trochę tak to odczuwamy, gdy poznajemy nowe platformy, tak? My teraz jesteśmy. Pracujemy dużo w projektach na platformie ZPE, czyli Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i doskonale widzimy jako trenerzy, że po prostu to jest platforma, która ma ogromne zasoby, ale takim nawigacja jest początkowo potrzebna do tego, żeby wszyscy się mogli odnaleźć w tych zasobnościach, w tych zasobach, które aktualnie są potrzebne do użycia. Mam nadzieję, że to za chwilę jakby lepiej wybrzmi. I słuchajcie, to jest taka rzecz, którą myślę, że ponieważ jakby z założenia Sylwester dopuścił mnie do głosu i ja się dzisiaj pytam, czy ma być narzędziowo, czy ja mam, że tak powiem, trochę jakby mentalnie, nie wiem, też treściowo, metodycznie rozmawiać i mówić tylko, no to ja sobie dałam przyzwolenie na to mówienie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że każde spotkanie, w którym
możemy posłuchać drugą osobę, albo spotkanie, gdzie nawet, nie wiem, po obrazkach, po hasłach, które wybrzmiewają, dają nam pewien, nadają pewien nowy kierunek myślenia, albo jakąś możliwość po prostu pomyślenia sobie, nawet krytycznego w danym temacie, jest dobrą okazją. I to jest coś, co jest nam potrzebne bardzo zawodowo i mówię to z pełną odpowiedzialnością, pracując naprawdę z dużą ilością nauczycieli właśnie w projektach tym jednym i drugim, czyli edukacji włączającej i edukacji na odległość. Co jest tutaj dla nas ważne? Bo jakby o tym wszystkim, co sobie teraz, co ja opowiedziałam tak grzecznie na tym webinarze, słuchacie, to są bardzo ważne takie dla nas wytyczne, czyli jeżeli, żeby oszacować, że coś jest dla nas, coś nam sprzyja, coś jest nam potrzebne, coś jest rozwiązaniem, to musimy wiedzieć, w czym nam sprzyja i do czego jest nam potrzebne. Więc takim wyznacznikiem środowiska pracy w środowisku zróżnicowanym w ogólnodostępnej szkole jest takie hasło jak racjonalne dostosowania, czyli dostosowania i modyfikacje. To dotyczy zarówno metod, technik, programów pracy, nie wiem, scenariusza lekcji, czyli wszystkiego tego, za co odpowiada nauczyciel w swoim procesie, w organizacji procesu dydaktycznego. I tutaj jest coś takiego, że nie zawsze medialnie będzie ciekawiej, ale czasem będzie bardziej zasadnie. Nie zawsze to może sprzyjać wszystkim, ale w sytuacji, w której potrzebne jest pewne dostosowanie bądź modyfikacje, akurat właśnie kompetencje medialne bywają dźwignią, czyli podnoszą standard dostępności tych treści, które są potrzebne do tego, żeby mógł ten proces przebiec dobrze. Znaczy właściwie, nie wiem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o efekt. I druga rzecz, która jest bardzo ważnym wyznacznikiem, w tych zasobach medialnych, ale wynikających z potrzeby edukacji, w naszej systemowej edukacji, jest ustawa o dostępności i w zakresie minimalnych wymagań my tam mamy kilka obszarów: komunikacji, architektury, organizacji, ale w tym również, zobaczcie, specjalnie na czerwono jest podkreślone, w zakresie dostępności cyfrowej. I to są wymagania, które jakby są wymogami nie tylko w edukacji, ale są też zasadami, które są wprowadzane przez również urzędy miast, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, w ogóle urzędy i nie tylko. Czyli co to znaczy? To znaczy, że te osoby, które już trochę więcej jakby w tym zakresie może miały z tą obszarem styczność, to mówimy o tym, że na przykład czarny na żółtym tle jest bardziej widoczny dla osób słabowidzących. Możemy powiększyć czcionkę, możemy ją zmienić, możemy rozszerzyć zapis, możemy jakby zmienić też zapis tych samych informacji, ale bardziej przejrzyście dla osób, które mają problem z czytaniem. Do takich osób będą należały na pewno osoby z problemami o charakterze dyslektycznym, ale nie tylko oczywiście, tak? Natomiast są też pewne dostępności związane z tym, że szereg osób, i myślę, że bardzo ważne jest to, żeby to podkreślić, szereg osób, które są w naszym społeczeństwie, z którymi mamy się porozumieć, mamy się lepiej zrozumieć, to jest dostępność w zakresie rozumienia treści. I są takie strony internetowe różnych urzędów, w których to zastosowano tak zwany ETR, czyli Easy to Read, teksty do łatwego czytania. Bo to jest coś, co jest dla nas trudne edukacyjnie, ale na to mamy rozwiązanie medialne i zaraz o tym powiemy oczywiście. Natomiast jak to zrobić, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie korzystamy z różnych mediów i nie wszyscy tak samo to rozumiemy. Nie rozumiemy pewnych pojęć, które są zbyt abstrakcyjne, bliżej nieznane, zbyt specjalistyczne.
i potrzebujemy to zrozumieć. To zrozumienie jest nam potrzebne do tego, żeby była łatwiejsza komunikacja, żeby była lepsza współpraca, żeby była jakby obustronne porozumienie, co robimy, tak? Jeżeli ktoś robi coś, czego nie rozumie, to po prostu robi tak czasem, bo nie wiem, bo tak wypada, czasem bez przekonania, czasem to rzuca w między, tak zwanym międzyczasie. Czyli to jest bardzo ważny obszar, o który tutaj należałoby zadbać i zaraz pokażemy na następnych slajdach, co tutaj jest. Dydaktycznie rzecz ujmując, wiecie, ten mem, to ja wiem, że to już jest taka starość, ale to jest niesamowite. Z drugiej strony mnie szalenie zastanawia, jak to jest, że przez kilka dekad można ten sam mem uznawać za aktualny. To jest niesamowite i nadal to jest mem, który od czasu do czasu charakteryzuje nasz system edukacji. Czyli nie możemy tych samych zadań tak w jednym poleceniu, tym samym uznać za dobrze odebrane, zrozumiane i możliwe do wykonania bez odpowiednich dostosowań i modyfikacji, patrząc na to, że przed nami jest piękne spektrum różnych możliwości, ale też różnych potrzeb w dostosowaniach, tak? No bo wejść na drzewo małpa nie ma problemu, natomiast rybka w akwarium trochę będzie miała z tym problem. I ja już więcej na ten temat nie będę mówić, bo jakby wszyscy to znamy. Natomiast dydaktycznie rzecz ujmując, wiemy, że musimy dostosować wymagania edukacyjne, czyli stopniować je na prostsze, niższe, tak bliższe temu, co jest dzisiaj możliwe do zrobienia przez ucznia. Zasady kształcenia, czyli to są tak zwane nasze, ja lubię słowo kontrakt, nie wszyscy to lubią, natomiast to są zasady, czyli na jakich będziemy pracować, które systematyzują nasze relacje, naszą komunikację, tym samym zrozumienie, a tym samym współpracę. Metody i formy kształcenia, to już o tym dużo powiedzieliśmy, więc myślę, że tutaj nie ma co rozwijać, natomiast czy pracujemy indywidualnie, czy pracujemy grupowo, czy pracujemy w parach, czy pracujemy na forum, na plenum, no ma to znaczenie i to jest też coś, czym żonglujemy, również w edukacji medialnej. I środki realizacji kształcenia. I to jest coś, co tutaj może być, słuchajcie, no bardzo zasadne. Bo jeżeli mamy, nie wiem, elektroniczną lupę do powiększania tekstu, jeżeli mamy łatwy tekst do zrozumienia treści pewnego opowiadania, legendy, która jest trudna, no to wtedy po prostu jest to dosyć istotny element. A jeżeli w ogóle mamy medium, które w jakiś inny, alternatywny sposób potrafi przetłumaczyć tę rzeczywistość, o której chcemy coś dzisiaj powiedzieć, zrobić, no to tym bardziej jest to dla nas pomoc. Spójrzmy tylko kawałeczek dalej, bo to już są szczegóły. To jest w ogóle slajd z 2021 roku, gdy mówiłam o wkraczającej edukacji włączającej. Ale co tutaj mamy? Tutaj mamy indywidualizację. Dzisiaj bym dodała jeszcze personalizację w zakresie tempa, wymagań programu, adekwatnych metod nauczania, odpowiednich warunków lokalowo-bytowych, czasu pracy, czyli nawet jak w jednym zespole jest piątka dzieci, to każdy z nich ma indywidualne potrzeby i tym samym możliwości robienia pewnych rzeczy, tak? Czyli wytrwania nawet w pewnych zadaniach i aktywnościach, co jakby też podlega procesowi zindywidualizowania, spersonalizowania, czyli dostosowania bądź modyfikacji, bądź też zmiany aktywności. I na przykład medialna nam tu przychodzi jak najbardziej w odpowiedzi. Dalej, mamy również specjalne formy odpytywania i sprawdzania. I tutaj jest na przykład taka przestrzeń, w której wielu nauczycieli pozostało w tej formie online, czyli na przykład układamy sobie testy na portal test chyba był, ja też osobiście nad tym pracowałam swego czasu i to było, tak się nauczyliśmy takie proste testy robić dla tych dzieciaków i to było takie sympatyczne w ogóle i przede wszystkim bardzo dobre narzędzie do tego, żeby sobie zrobić właśnie odpowiedzieć na różne pytania w procentowo, skalowo i wszystko inne, co jest również narzędziem ważnym dla nauczyciela, dlatego że to jest, pokazuje nam efekty. Pokazuje nam w takim razie, co osiągnęliśmy, a w jakim obszarze coś jest dalej do dostosowania.
No i tu znowu mieliśmy edukację medialną, przepraszam, ku pomocy. No dobra, to teraz tak w szczegółach bym chciała dopowiedzieć. Uwaga, na chwileczkę cofnę się tylko do ci dla tych, którzy patrzą. Mamy, czym są kompetencje medialne? Wszyscy, i myślę, że nie tylko jako grupa zawodowa nauczycieli, ale również inne grupy zawodowe są świadome kształtowania pewnych oczekiwanych w danym zawodzie kompetencji. My jako nauczyciele, pedagodzy kształtujemy 8 kompetencji kluczowych. Natomiast w edukacji, w kompetencjach medialnych, tutaj odwołuję się znowu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w definicji edukacji medialnej mamy takie bardzo ważne 3 obszary, w których to wyznaczamy sobie pewne kompetencje. Czyli mamy 6 kompetencji medialnych, które się dzielą na fazę umiejętności, świadomych umiejętności, na fazę wiedzy, świadomi jesteśmy tej wiedzy albo potrzeby wiedzy i z tego wynikają nasze postawy, czyli co z tym robimy. I tutaj przechodzimy do edukacji, ponieważ ja z tego zdjęcia rozpisałam teraz dużymi literami dla nas takie najważniejsze wytyczne. Pierwszą umiejętnością to jest dostęp. Znamy sprzęt, potrzebujemy jakiegoś sprzętu, jesteśmy tego świadomi, użytkujemy sprzęt, wiemy co z czym połączyć, żeby jakoś osiągnąć ten efekt, który jest nam potrzebny do procesu. Potrzebujemy internet, wiemy, że jest internet, wiemy, że są różne łącza, wiemy, że to może różnie przebiegać, potrzebujemy go i też go zaspokajamy po to, żeby móc pracować również medialnie. Służą nam do tego również platformy edukacyjne, które oczywiście, no, platformy muszą się wiązać z łączem na sprzęcie, czyli to jest kolejny krok wtajemniczenia. Szczegółami będą większymi jeszcze różne programy, które sprzyjają temu, że coś nam łatwiej przechodzi, jest do przeprowadzenia i tak dalej. I mamy różne aplikacje i narzędzia edukacyjne. Ja tutaj patrzę, spojrzałam właśnie na zegarek, jest bardzo późno, więc szybciutko tylko chcę bardzo mocno, gorąco polecić trochę przeciążoną, bo ma bardzo dużo zasobów, ale jednak, bo za chwilę to wyjdzie w naszych dalszych kompetencjach medialnych, ZPL, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, nie bójmy się jej. To jest zasób, który jest dostępny dla i bez logowania, i po zalogowaniu, w zależności od tego, co potrzebujemy, ale tutaj to polecam spotkania z ekspertami po to, żeby z trenerami, żeby przedstawili te zasoby, bo tutaj warto się zanurzyć, zobaczyć, popatrzeć, zagłębić się, po prostu korzystać z tego, dlatego że mamy tutaj na pewno standard, mamy tutaj odpowiedni poziom dydaktyzmu, mamy tutaj zastosowane te wszystkie uniwersalne projektowania i racjonalne dostosowania, o których mówiłam, które są dzisiejszym wymogiem współczesnej edukacji, edukacji inkluzyjnej, a przy okazji medialnej, tak, jest to platforma edukacyjna. Dalej, wśród umiejętności jest drugie, czyli mamy weryfikację, wiarygodność i selekcja informacji. Stąd polecam Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, oczywiście nie jako jedyną, ale jako jedną z tych, które są takie bazowe, ponieważ tutaj jest mnóstwo odnośników, zalinkowań, przeniesień do takich programów, do takich platform, które mają jeszcze większe zasoby. Więc tutaj po prostu jest bardzo dobre źródło, jakby taki punkt start spotkań na różnych pokładach poziomów zarówno wiedzy, umiejętności, jak i materiałów. Czyli co umiemy tutaj zrobić? Zweryfikować, uwiarygodnić, podać właściwe źródło i selekcjonować informacje pod kątem założonych efektów. Już momencik, przechodzimy dalej. Drugi ten poziom z naszego kręgu kompetencji medialnych to była wiedza, czyli umiejętność po pierwsze zanalizowania tego, na czym będziemy pracować, na jakim poziomie będziemy pracować, czego będziemy potrzebować. I to jest również kompetencja medialna. Umiem określić,
co jest gatunkiem, czyli co mi najbardziej odpowiada. To musi być też bliskie mi. Ja bym powiedziała, nie wiem, zastosuję taki gatunek literacki, który mi najbardziej odpowiada, ale ktoś inny to samo powie za pomocą zupełnie innych odniesień i poszuka innych zasobów. Jak wiemy, świat możemy pięknie opisywać, nie wiem, zapisami muzycznymi, plastyką, jak i słowem, i każdy z nas musi mieć takie zasoby, umieć zanalizować, znaleźć źródło, żeby właśnie to zastosować. Dalej, kontekst i treści ukryte. I tutaj bym powiedziała, że to jest coś, co jakby ważne jest, do czego sięgamy. Sięgamy dlatego do sprawdzonych źródeł, ponieważ gdybyśmy chcieli na to wszystko w edukacji medialnej, w zakresie edukacji zacząć pracować metodycznie, to na przykład stosując lekcję odwróconą, my musimy podać uczniom zweryfikowane w odpowiednim kontekście gatunku, na odpowiednim poziomie treści, żeby mógł je zrozumieć, w jakiś sposób przetworzyć i zrobić później, podzielić się kolejną kompetencją medialną, czyli swoją wiedzą na dany temat. Dlatego tutaj gorąco polecam też do różnych metod, które stawiają, pozwalają zdobywać wiedzę, na najpierw odwołanie się do naszej wiedzy o tym, co musimy robić. Teraz jest takie projektowe szkolenie, grant Ministerstwa Edukacji Narodowej, odnośnie kształcenia na odległość i myślę, że tutaj też warto na pewno tutaj skorzystać z pakietu różnych szkoleń, które dopinają nam, stawiają kropkę nad każdym i po to, żeby rzeczywiście uzupełnić sobie to, co ewentualnie byłoby jeszcze naszą potrzebą, a nie zasobem. Przejdźmy do wiedzy. Z czym jest nasza wiedza? Po pierwsze, umiemy organizować informacje, czyli jak je wykorzystywać, dalej prezentować te informacje. Trzy, stanowimy jakieś my źródło wiedzy, ale korzystamy z różnych źródeł wiedzy. Tworzymy pewną naukę, która może wynikać na podstawie przeczytanych tekstów literatury, wszelakiej, w tym specjalistycznej, ale możemy również czerpać wiedzę, co wiemy, z naszej praktyki i doświadczeń, więc jakby to jest ważne, w jaki sposób będziemy doświadczać, a źródła medialne są bardzo szerokie, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. No i interpretacje. I tutaj to, co ja proponuję, tak żeby sobie uzmysłowić, przypiąć do tego zasobu wiedzy, to jest na przykład metoda projektu WebQuest, która daje nam schemat, daje nam możliwość odwołania się do różnych źródeł, umiejętność interpretacji, zaprezentowania informacji, czyli to jest nadal poziom wiedzy i tutaj na tym WebQuestie z uczniami naprawdę od klas 1-3, osobiście to widziałam, można pracować. I to jest rzeczywiście edukacja medialna, klasiko, jeśli chodzi o metodę projektu, czyli nauczanie autonomiczne, nauczanie zindywidualizowane, ba nawet spersonalizowane, ale ważna jest rola nauczyciela, który odpowiednio to przygotuje pod kątem możliwości, potrzeb swoich uczniów. No i teraz nasze postawy, ale również naszą postawą oddziałujemy na postawy uczniów, to jest komunikacja. W jaki sposób będziemy się komunikować, czyli z jakich mediów społecznościowych, jak na tych mediach będziemy się społecznościowo udzielać, jaki budujemy wizerunek siebie, ale to jest nasz wizerunek, to jest nawet jeżeli to jest tylko medialnie, to jest to nadal nasz wizerunek, ale tym samym mamy kogoś, kto chce z nami współpracować i ktoś nie chce z nami współpracować, nawiązujemy różne relacje, dzielimy się swoją postawą, systemem wartości. No i to, co jest teraz ważne, to jest bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. I to jest znowu kształcenie na odległość, edukacja medialna, którą gorąco polecam. Tutaj wiedzy nigdy za mało i to jest coś, za co też odpowiadamy, gdy pracujemy z uczniami. Czyli trzeba znać się na licencjach, na dostępie do różnych wiedz, na publikowaniu różnych rzeczy, ale też powoływaniu się na właściwe źródła. I ostatni punkt z postaw to jest tworzenie i to jest być może taki mniej dla wszystkich nas termin, czyli obszar, ponieważ
jak potrafimy nakręcić film, jak potrafimy zbudować, nie wiem, coś opisać słowem, nie wiem, znaleźć obraz, nawet go stworzyć na różnych programach, nagrać jakąś linię melodyczną, wynaleźć i tak dalej, to już dużo mniej będziemy potrafili, nie wiem, digitalizować pewne zasoby, które są na innych nośnikach, czy też dokonywać remiksów, chociaż bywa to wyzwaniem dla tych, którzy w tej dziedzinie akurat się jak najbardziej odnajdują kreatywnie, twórczo, ale też właściwie cyfrowo, czyli znowu medialnie. Trochę już teraz zaczęłam się śpieszyć, bo jest 21 i Sylwester, nie uwierzysz, że ja naprawdę mogę skończyć. Ja chciałabym zdążyć podziękować, natomiast zawsze jeszcze jest chwila na to słowo, które być może powinno z drugiej strony wybrzmieć. Powołuję się trochę i ten temat też dla mnie jest bliski z powodu tego, że jestem w obszarze rzeczywiście poszukiwań, instalacji dotyczących edukacji włączającej, czyli inkluzyjnej, tej na co dzień, na różnych poziomach, ale również kształcenia na odległość i myślę, że edukacja medialna jest takim pakietem naszej wiedzy o tyle, o ile jest u nas uświadomiona, przez nas uświadomiona, po to, żeby z niej korzystać. Każdy zasób musi być najpierw przez naszą świadomość, żebyśmy mogli dzielić się z tym światem, o tym opowiadać, ewentualnie się odnosić krytycznie i to też dobrze, bo dywagacje są wskazane w dzisiejszych czasach, oby były, że tak powiem, merytoryczne, właściwe i służyły jakimś określonym celom. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Sylwestrze, czy ty się już pojawiasz, czy ciebie tutaj nie ma, dlatego że nie wierzę, że o 21 potrafię skończyć? Byłem cały czas, pojawiam się, tak. Bardzo dziękujemy, Moniko, i już teraz dzisiaj zapraszamy, słuchajcie, obserwujcie bacznie i uważnie, ponieważ poniedziałki będą należały do Moniki. Jeszcze nie ustaliliśmy, co prawda, które, bo to będziemy ustalać we wrześniu, ale na pewno obserwujcie po pierwsze profile fundacji, obserwujcie CD, obserwujcie profil Mentor Systemy Audiowizualne, bo te webinary zawsze są zapowiedziane i ja mogę tylko powiedzieć, że to będzie poniedziałek godzina 20, bo my zawsze w tych poniedziałkach staramy się ich trzymać, jeżeli coś tam po drodze nam nie wypada. A z tego miejsca chciałem Was zaprosić, już Monika, ja tylko ogłoszenia parafialne, jak to ja zawsze zapraszam Was, jeżeli jesteście zainteresowani, po pierwsze do odwiedzenia YouTube i tam kanał Mentor System Audiowizualny, bo tam też znajdziecie poprzednie webinary, które chociażby robiła dla nas Monika i masę innych webinarów. I dwa ostatnie webinary w tym roku szkolnym w maju, to jest szósty webinar, to piąty webinar, bo to maj, z Kodi Roki, krok po kroku scenariusze, to jest programowanie takiego fajnego, małego, białego robota, z drugą najlepszą bibliotekarką w Polsce. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, bibliotekarka teraz, bo teraz to chyba się trochę inaczej nazywa. I ostatni, słuchajcie, siódma część takiego cyklu, który prowadzimy przez cały rok, mianowicie Okiem Mentora, Laboratorium Przyszłości Foto, Wideo. I tam mamy eksperta, fotografa Darka Nowaka, którego pozdrawiam, i Darek zdradza tajemniki, jak robić dobre foty. Naprawdę, słuchajcie, warto nas odwiedzić. Monika, oddaję głos, bo wiem, że jeszcze chciałaś coś dopowiedzieć. Tak, ja tylko chciałam, bo jak już zapowiedziałeś te webinaria, na które się umówiliśmy i z czego się oczywiście bardzo cieszę, to też tutaj dziękuję za uwagę. Ja tylko byłam tą osobą, która ostatecznie to mówiła, natomiast działamy i te webinaria również będą kontynuacją Akademii Dydaktyki i Edukacji Medialnej i myślę, że tutaj też nie jeden webinar będzie z zaproszonym gościem, który no, trochę dołoży, bo to dzisiaj takie spotkanie, bym powiedziała, na które się umówiliśmy jako otworzenie pewnego obszaru nad tym, żeby się rzeczywiście zastanowić, poszukać i też jakby świadomie nad tym pracować, krótko mówiąc, bo to jest przestrzeń, która myślę, że wymaga, znaczy jest warta tego, żeby sobie spakietować swoje kompetencje medialne.
i tego właśnie Wam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że trochę ta przebieżka, bym powiedziała, na wstępie się tutaj również do tego przyczyni. I ja też bardzo dziękuję mentorowi Systemy Audiowizualne, że za zaproszenie, bo po 2 latach w maju dołączyłam z powrotem do ekipy, no po prostu. Tak jest. No i zapraszamy na szkolenia do Moniki. Nie wiem, czy przyjmujesz jeszcze na edukację zdalną, czy nie? Tak, jeszcze mamy otwarte pakiety, także działamy. Co prawda świeże bułeczki szybko się sprzedają, nie ukrywam. Natomiast wiecie, to jest kwestia świadomej potrzeby po prostu, tylko i wyłącznie. Także jeżeli jest pakiet jakichś takich, że tak powiem, treści, które byłyby Wam potrzebne, to serdecznie zapraszamy. Pakiet 25 godzin do wyboru według z wielu pakietów, znaczy z wielu tematów, które są chyba, czy dla mnie wszystkie są ważne, można sobie wybrać i rzeczywiście to kształcenie na odległość w ramach Akademii Dydaktyki Edukacji Medialnej myślę, że ma ogromny sens, bo też zaprosiliśmy do współpracy tutaj ważne ośrodki, ważne